Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bocardi z tej strony. Zapraszam Cię na niesamowitą podróż. Za chwileczkę zobaczysz trzy karty i wybierzesz jedną z nich. Ale zanim wybierzesz tą kartę, bardzo proszę, zastanów się, jakie masz pytanie do Wszechświata, jakie masz pytanie do energii anielskich, na które pragniesz uzyskać odpowiedź. Zapraszam Cię z głębi mojego serca na dalszą część tego filmu. Namaste, Maria Bocardi z tej strony. Dzień dobry. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czytanie z kart, jednych z najbardziej symbolicznych kart tutaj na Ziemi, czyli karty Madame Lenormand. Bardzo proszę, odetchnij teraz głęboko. Zadaj w myślach pytanie, a następnie wybierz jedną z kart. Kartę numer 1, 2 albo 3. Jeżeli nie masz konkretnego pytania, będzie to dla Ciebie przesłanie na kolejne 7 do 11 dni od momentu, gdy zobaczysz ten film. Teraz zatrzymaj to nagranie i w komentarzu napisz numer, który wybierasz. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, oznacza to stanąć na skrzyżowaniu, mieć kilka dróg do wyboru, a minimum dwie drogi. Jeżeli więc pytasz o jakąś konkretną sprawę, to w kolejnym czasie będzie konieczność wyboru. Trzeba będzie zdecydować, którą drogę wybrać. Czy tą jedną, czy tą drugą, a może trzecią, a może czwartą. To są takie momenty w życiu, które uważam za najtrudniejsze, bo gdy stajemy na skrzyżowaniu, to krzyżują się jak gdyby wszystkie energie wokół nas i możemy w tym momencie całkowicie zmienić nasze życie. Czyli jeżeli na przykład wybierzemy tą drogę, to poprowadzi ona nas w zupełnie innym kierunku. Jeżeli jednak wybierzemy tą drogę, to znowu pójdziemy w całkiem inne miejsca, spotkamy innych ludzi i zobaczymy inne krajobrazy, oczywiście symbolicznie. Możemy zawsze wrócić, czyli wrócić do punktu wyjścia i to zazwyczaj nie jest dobre rozwiązanie. Czyli w tym momencie, gdy pojawi się wiele możliwości, będzie to taki czas, w którym decydujesz o Twoim dalszym losie. Decydujesz o tym, czy pójdziesz w tym kierunku, czy też tym, i w tym momencie zmienia się również droga Twojego życia. To są takie sytuacje, w których najbardziej potrzebujemy wsparcia, w których najbardziej potrzebujemy wskazówki i pamiętaj, że jestem do Twojej dyspozycji. Jeżeli staniesz na rozdrożu, gdzie masz kilka możliwości do wyboru i nie wiesz, która będzie najlepsza, to zapraszam Cię na rytuał świecy intencyjnej do mnie. To jest świeca intencyjna mądrości wyższej. Ten rytuał aktywuje mądrość wyższą w Tobie i pomoże Ci wybrać to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli nadal nie będziesz mieć pewności, którą drogę wybrać, to zapraszam Cię na spotkanie ze mną, konsultacją indywidualną albo przepowiednie w formie tak lub nie. Wtedy masz pewność, że odczytam dla Ciebie przesłania, która droga będzie tą właściwą, albo uzyskasz wskazówki, co pojawi się na tej jednej drodze, co pojawi się na drugiej drodze i wtedy zdecydujesz zgodnie z Twoim sercem, która będzie najlepsza dla Ciebie. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 2, to jest to bardzo dobre przesłanie. Oznacza to, że w kolejnym czasie, albo już dokładnie teraz, otwiera się przed Tobą morze nieograniczonych możliwości w sprawach finansowych. 34 bowiem w kartach Madame Lenormand oznacza bogactwo i obfitość. To będą wszelkiego rodzaju niespodzianki w świecie materialnym. Czasami typowo w formie pieniędzy, czyli otrzymasz wygraną albo jakiś prezent, albo może jakiś testament, jakiś spadek.
Może jednak oznaczać, że otworzą się pewne możliwości w świecie materialnym dokładnie teraz, czy nie odczuwasz tego jeszcze typowo w formie przepływu pieniędzy, ale odczuwasz, że coś się otwiera, że coś się zmieniło i wtedy jest to taki dobry czas przed tobą. To jest taki czas bycia w czepku urodzoną albo w czepku urodzonym, dlatego jeżeli to na tą kartę padł twój wybór, to dokładnie teraz jest taki moment, żeby podejmować wszystkie decyzje, które mają coś przynieść w tych sprawach materialnych, ponieważ będą to dobre decyzje. Czyli jeżeli jesteś w sferze komfortu i nie ruszasz się z miejsca, to dokładnie teraz jest ten czas, aby zrobić ten krok, bo ten krok będzie we właściwym kierunku, jeżeli zależy ci na sprawach materialnych i finansowych. Jak możesz tutaj skorzystać z mojej pomocy? Naturalnie, jeżeli już otwierają się wszystkie kanały przepływu, to trzeba wiedzieć, jak je wykorzystać. Jak wykorzystać to dobro wszechświata, żeby podejmować mądre decyzje, żeby kształtować całe swoje życie. I zapraszam Cię tutaj na rytuał świecy intencyjnej, aktywującej talenty wyższe, aktywującej wszystkie Twoje ukryte talenty, by można było je wykorzystać na tej nowej drodze. Również świeca Archanioła Jofiela będzie idealna, która pomoże Ci zobaczyć wszystko z innej perspektywy i jeszcze lepiej decydować we wszystkich sprawach i jeszcze szybciej iść do przodu. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 3, to jest to dziesiątka w kartach Madame Lenormand i oznacza kosę. Kosa, czyli trzeba się od czegoś odciąć. Od czego chcesz się odciąć? Co Cię blokuje, co Cię hamuje na Twojej drodze do szczęścia? Może są to jakieś znajomości, ludzie, którzy są Twoim najbliższym otoczeniem i w pewien sposób hamują Cię na drodze do realizacji siebie, do realizacji Twoich marzeń, Twoich pragnień. Może są to jakieś stare nałogi, przyzwyczajenia, jakieś negatywne wzory, które są jeszcze w Twojej podświadomości i trzeba je po prostu odciąć. A może są to inne krępujące Cię więzy, które sobie stworzyłaś albo które sobie stworzyłeś i które masz wrażenie, że oplątały Cię jak taka pajęczyna. Czyli tak jak pająk łapie swoją ofiarę do pajęczej sieci i potem ją oplątuje, oplątuje, oplątuje i ona już nie może się wyrwać, nie może się z tej pajęczej sieci wyswobodzić, to tak popatrz na Twoje życie. Co splątało Twoje skrzydła? Jakie sieci należy odciąć, które Cię blokują? Co Ci nie służy? Co odejść powinno? Kosa jest oczywiście również symbolem żniw, czyli ścinamy wszystko to, co jest gotowe do ścięcia, czyli zbieramy również plony naszych poprzednich lat, naszych poprzednich miesięcy i gdy zbieramy plony, to zanim wysiejesz kolejne rzeczy, to trzeba rozdzielić ziarno od plew. Czyli trzeba zdecydować, co chcesz wysiewać w tym kolejnym etapie Twojego życia, a co należy wyrzucić. Bardzo symbolicznie. Jeżeli tutaj potrzebujesz mojej pomocy, to pamiętaj, że są rytuały świec intencyjnych przemiany, czyli Archanioła Zadkiela albo Lady Amethyst, które pomagają Ci przemienić coś w Twoim życiu. Są również rytuały aktywujące, czyli aktywujące bogactwo, aktywujące miłość, aktywujące zdrowie. To wszystko znajdziesz na mojej stronie mariabukardi.pl w zakładce Rytuały świec intencyjnych. Tutaj, gdy jesteś na tym etapie, i gdy jesteś na tym etapie, najbardziej potrzebujesz mojej pomocy. Gdy jesteś na tym etapie, to moja pomoc może być tylko taką wisienką na torcie, taką kropką nad i, która jeszcze przyspiesza coś, co dobrego już pojawia się w Twoim życiu. Czyli z głębi mojego serca zapraszam Cię na rytuał świec intencyjnych u mnie, na konsultacje ze mną, ale również koniecznie zerknij do zakładki Kamienie Mocy i Talizmany, ponieważ
w każdym z tych etapów Twojego życia, w zależności od tego, na którą kartę padł Twój wybór, będzie Ci bardzo pomocny kamień mocy albo talizman. Tutaj wszystkie te, które aktywują mądrość wyższą, koncentrację na celu, również wspomagają Cię, chronią Cię. Tutaj wszystkie te, które są aktywują zdrowie, miłość, szczęście, obfitość, będą działać jeszcze szybciej. Oczywiście również talizmany ochronne, które zawsze należy mieć w swoim zbiorze, bo nawet w takich momentach mogą się bardzo przydać. Natomiast tutaj wszystkie te talizmany, które pomagają Ci dokonać zmiany, przemiany i od czego się odciąć, również talizmany ochronne, także talizmany anielskie, które aktywują pomoc sił anielskich na Twojej drodze i pomagają Ci dokładnie wtedy, bo gdy odcinamy się od czegoś, co nas krępuje, to wtedy jest nam najtrudniej. Ale to jest konieczne, aby przejść do nowego cyklu, nowego pozytywnego etapu w Twoim życiu. Tutaj również ametysty, ametryny, angel aura, aqua aura, to będą idealne talizmany na ten czas. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bocardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać.